przed nami polityczne podsumowanie tygodnia i zaprosiliśmy do studia polityków, oczywiście, panie Katarzynę Kretkowską z Lewicy, Martę Kubiak z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. I pana Ireneusza Rasia, Koalicja Polska. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jesteśmy dodatkiem do jajecznicy i kawy dla naszych widzów, więc powinniśmy być tym dodatkiem interesującym. Z wydarzeń z zeszłego tygodnia, no, oczywiste są dwa, ale ja bym chciał skupić się na czymś, co tak przeszło bokiem. Otóż Sejm zatwierdził decyzję o budowie fabryki w Jaworznie. To będzie kilkaset, może kilka tysięcy dobrych, wysokopłatnych miejsc pracy w produkcji samochodów elektrycznych. Z mediów głównego nurtu dowiadujemy się, że to jest straszne niszczenie przyrody. 100 hektarów, znaczy 120 lasu zostanie wycięte, to pewnie dużo. 120 hektarów lasu w Polsce jest 9 200 000 hektarów, no ale każdego drzewka szkoda. No i produkcja samochodów elektrycznych wydaje się dość sensowna, skoro w Polsce produkujemy wszystko, wszystkie podzespoły do aut, łącznie z akumulatorami, którymi jesteśmy największym producentem w Europie, a kolejna fabryka rośnie pod Wrocławiem. Dlaczego Koalicji Obywatelskiej i opozycji tak przeszkadza ta fabryka? Zaczniemy od pani Katarzyny Kretkowskiej. Jestem całym sercem i rozumem za produkcją samochodów elektrycznych. Uważam, że jest to jedno z najważniejszych, najpilniejszych, najpoważniejszych, pierwszoplanowych zadań, przechodzenie na paliwa niekopalne i przechodzenie na napęd elektryczny, a najlepiej jeszcze wodorowy, o którym się mało mówi, a który byłby całkowicie bezpieczny dla środowiska. Zupełnie inna dyskusja, nie jest tak różowo z tym wodorem. Jesteśmy w epicentrum zmian klimatu, jeżeli nie obudzimy się i nie zaczniemy działać teraz, a nie za kilka lat, to skąd będzie te protesty, pani poseł? Dlatego te samochody elektryczne jak najbardziej. Natomiast mamy przecież miejsca w Polsce, które mogłyby służyć jako lokalizacja takiej fabryki, takiej produkcji bez wycinania lasu. Las, drzewo jest w tej chwili jedynym narzędziem w walce ze zmianami klimatu i z nadmiarem CO2 w atmosferze. To samo mówił profesor Szyszko i wtedy go wyśmiewano. Powodów ocieplenia klimatu. I dlatego te protesty. Dlaczego wycinamy las, skoro mamy tyle innych terenów? I to wzbudziło protesty, a nie te samochody. No ja mam nadzieję, że te samochody wreszcie zostaną wyprodukowane, bo pan premier Morawiecki obiecał 1 000 000 samochodów elektrycznych i ciągle ich nie możemy się doczekać. No bo obiecał je w 2026 roku, jak pani zauważy, i jeszcze tej daty również nie osiągnęliśmy. Jeszcze czas. Tak. Także to nie chodziło o to, żeby nie było tej produkcji, tylko żeby nie wycinać lasu. Podobnie. Ale jeżeli to jest takie pilne, to może pójdźmy tym torem. Jeżeli to jest taka pilna sprawa, trzeba natychmiast te decyzje inwestycyjne, miejsca, gdzie są i pracownicy, którzy będą mogli to robić i będą mieli blisko do pracy, to nie jest takie proste. Nie można w środku Puszczy Białowieskiej czy tam gdzieś w Kujawach postawić takiej fabryki, bo muszą być określone elementy spełnione. No i już jest dopięty projekt inwestycyjny. Pani mówi, że to jest niesamowicie ważne, no ale jednak 100 hektarów lasu, nawiasem ważne, mówiąc, posadzonego sztucznie na terenie rekultywacyjnym, więc nieważne to nie jest... Nieważne jak, ale te nieważne drzewa jak. Są, drzew nie wycinamy. Pochłaniające CO2 i po prostu kiedy? Nie możemy jeszcze sobie w tej chwili pozwolić drzew na wycinanie jakiegokolwiek drzewa. Drzewa jak każdy... W tej chwili moratorium na wycinkę drzew. Nie ma żadnego moratorium. Jak i na świecie. Nie ma żadnego moratorium. Lewica pani poseł, jest za tym, żeby taki moratorium No to było. Lewica może być za takim moratorium, ale takiego moratorium nie ma. Jak lewica przejmie władzę, to taki moratorium będzie. No właśnie. To dobrze o tym trzeba powiedzieć, że będzie moratorium na wycinanie drzew, jak lewica przejmie władzę. Ja jeszcze chciałem panią zapytać o cykl życia takiego drzewa, bo wiemy, że drzewo, tak jak każdy organizm, ma cykl życia i w którym momencie najwięcej tego dwutlenku węgla pochłania z atmosfery. Proszę pana, siedzę na tle drzew, jak pan widzi. Byłam 2 tygodnie temu w Libanie, gdzie rosną drzewa, które mają 1500, niektórzy twierdzą, że 3000 lat. Mhm. Są to cedry.
których zostało garstka w Libanie, ponieważ właśnie mi 100 lat temu było takie podejście do, jeszcze 50 lat temu, do tych cedrów, jakie pan prezentuje. I wycięto wszystkie cedry w Libanie, te kilkutysięczne także, ponieważ były dobrym materiałem eksportowym. To, co się dzieje z drzewami w Ale Polsce pani, dzisiaj, ja zadałem jest pytanie, skandaliczne. Tak? Jest skandaliczne, to jeszcze uproszczę to pytanie. W tym samym kierunku. Czy drzewo młode, rosnące pochłania... Czy pani mnie słyszy? Ceny drewna na świecie rosną. Czy drewno pani jest poseł poszukiwanym materiałem dzisiaj. I my tniemy lasy polskie na potęgę w sytuacji, w której musimy walczyć o każde drzewo. To jest teza lewicy, która się nie potwierdza z rzeczywistością. Polska prowadzi gospodarkę leśną, one wcale nie są cięte na potęgę, tylko zgodnie z planem. Ale ta gospodarka leśna powinna... Widzę, że z panią się nie dogadamy, to ja tylko powiem, że młode drzewo w fazie wzrostu pochłania znacznie więcej dwutlenku węgla niż drzewo stare, które już stoi. Ireneusz Raś, Koalicja Polska. O co chodzi z tymi ogniwami, z tym lasem pod Jaworznem? Czy tam Platforma Obywatelska nie chce, żeby mieszkańcy mieli dobrą pracę, żeby mieć jakiś przemysł, który będzie się rozwijał w przyszłości? Ja nie jestem rzecznikiem prasowym już w tej chwili Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Jak głosował w tej sprawie? Ja mogę w tej kwestii wypowiadać się jako polityk w aliansie Koalicja Polska. Powiem tak, pan redaktor zadał takie pytanie, wydawało się przewrotne, ale uważam, że bardzo inteligentne. Dlaczego to przeszło troszeczkę bez echa w ostatnim tygodniu? No były inne, bardziej emocjonujące wydarzenia w polskim parlamencie i w Polsce. Natomiast chcę powiedzieć tak, że już powoli nikt Morawieckiemu nie wierzy. To, co pani poseł przede mną powiedziała, co potwierdził pan redaktor, milion samochodów elektrycznych do 2026 roku. To ja idę o zakład, panie redaktorze, z panem, ale pan się nie założy, że tych, bo pan powiedział tą cezurę czasową, 2026, nieosiągalne. Mhm. Dlatego nikt nie wierzy, to znowu jest... Ile samochodów kwalifikowanych jako elektryczne, panie pośle? Niech mi pan da powiedzieć do końca. Ja nie jestem aż takim krytykiem, żeby powiedzieć tak, no późno, no być może w złym miejscu, no ale rozpoczyna się pewne projektowanie. To tak jak mówimy o tym lotnisku centralnym w Radomiu. Będziemy o tym mówić i mówić, do celów propagandowych, a nie do celów takiej kreacji prawdziwej, gospodarczej dla Rzeczypospolitej. Ja panu powiem, gdzie powinno to być, gdzie powinna ta fabryka być, gdzie nie byłoby żadnej kontrowersji, gdzie jest przygotowane, gdzie jest tyle terenu, który jest terenem zdegradowanym, poprzemysłowym, który się do tego nadaje, to jest huta, nowa huta pod, to znaczy Kraków, nowa huta, obszary poprzemysłowe po hucie Sędzimiera. Wiemy, że Mittal się wycofuje, doskonale o tym wiedział premier Morawiecki i należało tam to zlokować, gdzie jest cały kapitał, nie tylko ludzki, jest tam kapitał uniwersytecki. No, idealne miejsce dla takiej inwestycji. Nie wiem, dlaczego ktoś nie wpadł na ten pomysł, bo nie byłoby tych kontrowersji, o których pan długo mówił, trochę egzaminując panią poseł nawet w tej pierwszej fazie. Pani poseł egzaminuje, jakby nie zdała z wiedzy fachowej, za to zdała znakomicie z formatów propagandy, także gratuluję. Nie trzeba być, naprawdę nie trzeba być wielkim znawcą Polski, żeby wiedzieć, gdzie to można zrobić bez kontrowersji i ulokować tam, gdzie to mogłoby się rozwijać bardzo dobrze. Pani Marta Kubiak, na przykładzie tej dyskusji o fabryce samochodów widzimy, że no to błędem było przejmowanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, bo mielibyśmy kraj mlekiem i miodem płynący ze znakomitymi, nowoczesnymi fabrykami, które by wszędzie stały tam, gdzie trzeba, na dobrych terenach. To prawda. Panie redaktorze, no to nie jest nic nowego, że opozycja jest często za, a nawet przeciw. To jest nic nowego, że w momencie, kiedy nie są przy władzy, dostają nagle genialnych pomysłów i genialnego olśnienia, a wszystko to, co robi
Prawo i Sprawiedliwość jest od samego początku negowane i krytykowane. A nadmienię tylko, że Lasy Państwowe co roku sadzą 500 milionów drzew, więc to wychodzi tak mniej więcej około chyba 1000 na minutę. Więc jeżeli to Państwa nie przekonuje, no to cóż, i nowe miejsca pracy, to cóż, ja mogę więcej tutaj dodać, panie redaktorze. To nie był jedyna decyzja podjęta w zeszłym tygodniu. Ważna o tyle, że Senat się sprzeciwstawił, gdzie opozycja zjednoczona ma przewagę, więc to mnie zdziwiło. To teraz do rzeczy, które wydarzyły się w środę, głosowanie i podjęcie dwóch ważnych decyzji. Jedna o Krajowym Kodeksie Postępowania Administracyjnego, druga o ustawie medialnej. Zaczniemy od pani Katarzyny Kretkowskiej, Lewica. Pani głosowała oczywiście tak jak Zjednoczona Lewica. Ja Zjednoczona Opozycja. Tak, ale jakie jest pytanie? Konkretnie? Pytanie jest takie. Dlaczego w Polsce nie możemy mieć takiego prawa obowiązującego dotyczącego sfery medialnej, jakie obowiązuje we Francji? W czym jesteśmy od Francji gorsi? Proszę pana, mamy w Polsce taką sytuację, jaką mamy. Mamy funkcjonującą i bardzo popularną telewizję, jaką jest telewizja TVN. I mamy ustawę, która jest ewidentnie napisana po to, żeby uniemożliwić tej stacji funkcjonowanie w Polsce pod takimi czy innymi, nawet nie pretekstami. Tutaj nie ma związku faktycznego, pani poseł, bo przecież tylko chodzi o zmiany własnościowe, a nie o to, żeby ona funkcjonowała bądź nie. No tak, ale te zmiany własnościowe spowodują kłopoty, czy... Idzie pani do sklepu i kupuje kostkę masła. To nie interesuje pani, jaka jest struktura własnościowa spółdzielni mieszczańskiej, mleczarskiej, którą wyprodukowała. Ja bym chciała przenieść jakby paradygmat tej rozmowy w inną stronę, ponieważ tutaj pan redaktor posługuje się takim określeniem, że Zjednoczona Opozycja to chciała, a PiS chciał coś innego. Pani posłanka Kubiak mówi, że... też mówi o Zjednoczonej Opozycji, która tam grymasi. A ja bym chciała mówić o tym, czego chcą Polki i Polacy. I tak jak w przypadku poprzedniego pytania dotyczącego wycinania drzew, gdzie ta wycinka drzew w Polsce wzbudza masowy sprzeciw Polek i Polaków. Tak samo jest w tym przypadku. Jeżeli w całej Polsce odbywają się demonstracje przeciwko przyjmowaniu takiej ustawy, to należy słuchać po prostu głosu Polek i Polaków. No tak, jesteśmy ale w Polsce, pani, ale proszę mi dać w jaki sposób pani jesteśmy poseł... w Polsce, jesteśmy w Polsce szczególnie uwrażliwieni na wolność mediów, na wolność słowa. Wywalczyliśmy sobie tę wolność słowa z dużym staraniem i długo walczyliśmy o tę wolność. Ja należę do pokolenia, które wchodziło w dorosłe życie, zawodowe życie w 80 roku. Ja uczestniczyłam w protestach, w czasach Solidarności, gdzie walczyliśmy o wolne media, nawet nie do końca wierząc, że to się kiedyś ziści. Pisałam, prawda, transparenty Telewizja kłamie. Ówczesna, tak, telewizja lat 80. Wreszcie ta wolność nastała. Mamy te wolne media i TVN jest jedną ze stacji. Akurat TVN nie rozpieszcza posłów i posłanek lewicy. A to bardzo ciekawe, co pani powiedziała, jeśli można, bo i to powinno być decydujące. Mamy jeszcze wybiegi, że czas Francji, nam się powoli kończy, pani poseł. Jak chcemy być tacy jak Francuzi, to kłania się rewolucja, prawda? Rewolucja francuska i świeckie państwo. Pani poseł, musimy tu postawić kropkę. Ja tylko słowo komentarza do pani tekstu, jeśli mogę. Otóż w TVN zakładał oczywiście pan Walter, który, jak wszyscy wiemy, nie miał absolutnie nic wspólnego z tą telewizją z lat 80., która pani przed chwilą skrytykowała. Nic, a nic, proszę sprawdzić w Google'ach. Ireneusz Raś, Koalicja Polska, to głosowanie wspólne blokiem opozycji. Państwo jako koalicji
PSL-u z taką centroprawicą się podobało? To jest to wasza siła w tym, że idziecie razem z Platformą Obywatelską? Panie redaktorze, my idziemy w kierunku, który jest bardzo racjonalny w tym kontekście. Nie da się tej całej sprawy, panie redaktorze, odsunąć od ataku na jedną ze stacji telewizyjnych. Ale dlaczego? To po pierwsze. Dlatego, że ten kontekst jest dość czytelny. Komentarze kuluarowe, których pan nie słucha, ja słucham, jednoznacznie mówią o tym kontekście i trzeba być niedojrzałym politycznie, aby tego nie dostrzegać. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że to jest bardzo niebezpieczne również dla właścicieli stacji Republika, bo mógłbym sobie wyobrazić, że wahadło pójdzie tak dalece na lewo po nowych wyborach, że ktoś powie, że im Republika nie pasuje. I wtedy ja będę bronił stacji telewizyjnej Republika, tak jak dziś uważam, że można zrobić prawo do przodu, ale nie może ono działać już praktycznie mogę powiedzieć wstecz. Mamy 40 kilka dni do tego, żeby przedłużyć koncesję TVN-u. To są dwie różne sprawy, panie pośle. Proszę ich nie mieszać. Proszę nie mieszać struktury własnościowej TVN-u i koncesji jednej z jego stacji. Są dwie odrębne. Ja jestem zatroskany już o przyszłość i o pana pracę. Ja dziękuję, ja mam rower, mogę rozwozić kebaby, nie ma żadnego problemu. Jestem republikaninem, jestem centroprawicowcem, ale uważam, że pluralizm medialny jest bardzo ważny. Mogę nie rozumieć. Postawmy tutaj kropkę, bo czas nam się nieubłaganie kończy. Pani poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Czy możemy, panie pośle? Proszę bardzo. Pani Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Czy możemy mieć w Polsce prawo do ustalania własnych ustaw? I czy możemy mieć takie prawo jak we Francji? Czy też jakoś jesteśmy kulturowo gorsi, niżsi, nie zasługujemy jeszcze na to? Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, ja kolejny raz tutaj odnoszę wrażenie, że jednak wszyscy dookoła nam będą mówić, a tym bardziej, nie daj Boże, jeszcze zagranica, jak my mamy ustawiać, jakie ustawy mamy przyjmować i co jest dla Polski dobre. Chyba się wszyscy zgodzimy, że to my powinniśmy decydować o tym, co jest dla Polski dobre. Oczywiście te przepisy to nie jest nic nowego, to jest jedynie doprecyzowanie tych przepisów i w końcu ich egzekwowanie. Także potencjalny nabywca interesujący się zakupem bądź będący zdecydowany, żeby zakupić pewnego rodzaju udziały, no musiał się liczyć z tym, że prędzej czy później to będzie doprecyzowane. Ja tylko przypomnę, że w 2015 roku przed wyborami jesiennymi koncern został wykupiony w 100%. Nastąpiło to nawet bez zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tylko na podstawie informacji prasowej. Więc no, szanowni państwo, no, w końcu najwyższy czas, aby prawo w Polsce było przestrzegane. I szczerze mówiąc, nie rozumiem tutaj państwa jakby interpretacji i tłumaczenia, bo wszyscy wiemy, że w tej ustawie nie ma ani jednego artykułu, który mówi o tym, że my chcemy telewizję TVN zamknąć czy w jakikolwiek sposób ograniczyć. A jeżeli chodzi o koncesję, to szanowni państwo, koncesje już zostały wydane między innymi dla TVN24bis i dla innych telewizji, które wchodzą w skład Discovery, między innymi bodajże TTV. Także naprawdę nie łączmy tych dwóch rzeczy, ale też nie siejmy dezinformacji, fake newsów, bo potem niestety w efekcie mają miejsce takie sytuacje jak po ostatnim posiedzeniu Sejmu, gdzie następują ataki na jednego z posłów Konfederacji, co oczywiście jest skandaliczne. I podgrzewaniu atmosfery w społeczeństwie będziemy mówić już za chwilę. Zostańcie państwo z nami. Polityczne podsumowanie tygodnia i jeszcze się nie skończyło.